Zanim obejrzysz ten materiał, proszę Cię, drogi widzu, o zasubskrybowanie kanału Kryminopedia oraz pozostawienie komentarza i polubienie tego filmu. Wiesław Niewiadomski był jednym z najbardziej niebezpiecznych gangsterów poprzedniej dekady. Stworzył i kontrolował gang ząbkowsko-praski, a doświadczenie w gangsterskim fachu zdobywał również międzynarodowo. Nie dał się podporządkować konkurencji, przez co wybuchła wojna. Nie wiedział jednak, jak ona się dla niego skończy. Wiesław Niewiadomski urodził się 20 sierpnia 1946 roku w Warszawie. Był najstarszym synem Marianny i Bolesława. Dorastał na Targówku, gdzie wraz z bratem Henrykiem od młodych lat interesował się hodowlą gołębi. Po śmierci ojca 15-letni Wiesław i 13-letni Henryk rozpoczęli dorywcze prace, aby zadbać o matkę i dwójkę młodszych braci. Wiesław uczęszczał do zasadniczej szkoły zawodowej, którą porzucił w wieku 17 lat. W 1965 roku rodzina Niewiadomskich przeniosła się z drewnianego domku na Targówku do blokowiska na Pragę Północ, a dokładnie na ulicę Okrzei 30. W 1967 roku Wiesław poznał swoją przyszłą żonę Ewę, z którą zamieszkał wspólnie ze swoją rodziną na Pradze. Bardzo szybko porzucił pracę dorywcze i zainteresował się handlem na bazarze Różyckiego. Nie ma dokładnej wiedzy, czym konkretnie w tamtym czasie handlował. Mówiło się, że stał na stoisku, handlując kradzionym sprzętem elektronicznym. Pomimo zaniedbania w dzieciństwie i niewielkiej aparycji, był silnym mężczyzną, który łatwo wychodził z opresji. W lata 70. ubiegłego wieku Wiesław Niewiadomski wszedł jako kieszonkowiec, a jego miejscem operacji były głównie ulice Pragi i dworzec Warszawa Wschodnia, gdzie poszkodowanymi byli przyjezdni. Kolejnym etapem przestępczej działalności Wiesława były włamania. Początkowo rozpoczął od włamań do domów, później rozwinął to do włamań do sklepów i hurtowni. Opłacalne w tamtych czasach były również włamania do magazynów składowych i fabryk. W połowie lat 70. Wiesław rozpoczął lukratywny w tamtych czasach handel walutą, nazywany pospolicie cinkciarstwem. Z powodu braku kantorów i utrudnionej wymianie waluty w placówkach urzędniczych, cinkciarze byli jedyną alternatywą. Nie można było również uniknąć tzw. wajch, czyli podkładaniu pod stos banknotów, pociętych idealnie pod ich kształt gazet. Miejscem jego działań był pewek znajdujący się na ulicy Grochowskiej. To wtedy uzyskał też pseudonim Dziad. W momencie, gdy wydawał swoje ostatnie pieniądze na alkohol w słynnej Kasandrze na Starej Pradze, ostatki rozrzucał po całej sali, krzycząc „to dla dziada”. Inna wersja nawiązuje do braku zamiłowania do wydawania pieniędzy na dobra luksusowe, a jeszcze inna nawiązywała do jego dzieciństwa i pochodzenia. Popularny stawał się pod koniec lat 70. handel srebrem, ale również i jego podrobami, nazywanymi alpaką. Już w tych latach popularna stawała się produkcja srebra domowymi sposobami. Odzyskiwało się go ze starych sprzętów elektronicznych, ale bardziej popularne stało się odzyskiwanie go ze starych klisz rentgenowskich. Specjalizował się w tym Janusz S., pseudonim Dzik, z Otwocka i jego grupa. W jego szeregach działał Ryszard Wierciński, pseudonim Śledź, i to on posiadał jako jeden z pierwszych umiejętność przetapiania klisz rentgenowskich na srebro. Pewnego razu Dziad oraz Dzik dogadali się co do sprzedaży srebra. Dzik niestety nie miał czystych zamiarów. Srebro chciał zakupić Dziad oraz Wojciech Simka. Tego ostatniego Dzik znał i planował oszukać, chcąc wykorzystać pretekst najścia milicji na transakcję. Podczas sprzedaży obecny był Wiesław, Wojciech oraz Ryszard. Wykorzystując moment najścia podstawionych milicjantów, Ryszard uciekł, natomiast Wiesław postawił sprawę honorowo, szukając zemsty. Porywając Ryszarda Wiercińskiego, wyciągnął od niego informacje, a znając całą prawdę zorganizował rozkminkę z Januszem S. i jego ludźmi. Po bójce Wiesław zwerbował swoje szeregi śledzia. Mający problemy z prawem już od początku lat 80. Wiesław próbował opuścić teren Polski. Korzystając z podrobionych dokumentów podróżował do Hiszpanii, Francji, by finalnie osiedlić na pewien czas w Niemczech. To tam na przełomie 1984 i 1985 roku miał poznać Nikodema Skotarczaka, pseudonim Nikoś. Obaj mieli zarabiać pieniądze początkowo na cinkciarstwie i wajchach, by później rozszerzyć działalność o handel kradzionymi pojazdami. Ponoć grupa Nikosia miała je kraść, a grupa dziada miała je sprowadzać do Polski. W późniejszym czasie Wiesław skupował samochody od Nikosia i handlował nimi samodzielnie, a finalnie miał zorganizować własną strukturę ludzi, którzy trudnili się kradzieżami aut i ich sprowadzaniem do Polski. Wiesław Niewiadomski miał uczestniczyć w tzw. aferze żelazo, organizowanej przez służby perelowskie. Polegało to na napadach na domy i biznesy bogatych mieszkańców RFN, okradanie ich i defraudowanie ich funduszy do Polski. Te przypuszczenia miał potwierdzić sam brat Wiesława, Henryk. Z RFN na początku 1986 roku Wiesław Niewiadomski miał udać się do Kanady. To tam, dzięki lokalnym polonijnym przestępcom, miał nawiązać kontakty z gangsterami chociażby z rodziny mafijnej Rizutto, czy gangom trudniącym się masowym handlem narkotykami. Interesy w Kanadzie prowadził do 1989 roku. W tym samym roku wrócił do Niemiec. Nie mógł legalnie wrócić do Polski z racji listu gończego, który nad nim krążył. Dopiero w 1990 roku, po zmianach ustrojowych i prawdopodobnemu przekupieniu prokuratora przez jego brata Henryka, wrócił legalnie do Polski. W 1990 roku, po powrocie do Polski, zaczął tworzyć własną strukturę przestępczą. Osiedlając się początkowo na Pradze, zorganizował swoich dawnych współpracowników i wraz z bratem stworzył strukturę, którą nazwano Gangiem Ząbkowsko-Praskim z racji pochodzenia jej członków. Bliskimi współpracownikami Wiesława był jego brat Henryk, Czesław Kamiński, pseudonim Ceber, Ryszard Wierciński, pseudonim Śledź, Apoloniusz Dąbrowski, pseudonim Poldek, Stanisław K., pseudonim Stasiek, Wojciech Simkę czy Henryk J., pseudonim Henio. Wiesław Niewiadomski rozpoczął współpracę z gangiem wołomińskim kontrolowanym przez kolektyw Ludwika Adamskiego, pseudonim Lutek, oraz Mariana Klepackiego, pseudonim Klepak. Tego drugiego znał dobrze jeszcze z lat 70. Ponoć miał z nim dokonywać włamań do mieszkań. Gangsterzy współpracowali przy przemycie spirytusu marki Royal, produkcji alkoholu, przemycie papierosów, czy w późniejszym etapie haraczach, wymuszeniach rozbójniczych czy opodatkowaniu mniejszych grup przestępczych. W 1992 roku w Polsce powstawały fabryki produkujące narkotyki. Jednym z pierwszych, którzy rozpoczęli produkcję narkotyków w Polsce, był Wiesław Niewiadomski. Subprodukty dostarczano mu ponoć z Holandii i to tam miał zresztą poznać producentów amfetaminy, polskich doktorów chemii. Gdy inni gangsterzy dystrybuowali narkotyki pochodzące z przemytu, Wiesław zainwestował w lokalną produkcję, zalewając Warszawę, jak i całą Polskę narkotykami. Gdy konkurencja z Pruszkowa, zainspirowana produkcją narkotyków, otwierała własne fabryki, Wiesław widział w tym zagrożenie. To też spowodowało większą nienawiść do konkurentów z Pruszkowa. Już wtedy powstawały spory między gangsterami z obu stron Warszawy. Wiesław Niewiadomski w związku z odczuciem zagrożenia na rynku narkotykowym miał porwać Ryszarda Esz, pseudonim Kajtek, jednego z liderów mafii pruszkowskiej, a w ramach wykupu miał wejść w posiadanie nieruchomości przystosowanej do produkcji amfetaminy. Poprzez znajomość z Wojciechem Simką udało mu się zatrudnić Bożenę T., konkubinę Wojciecha z zawodu chemika. Potrafiła ona stworzyć tak czysty narkotyk, który był pożądany na rynku lokalnym, jak i za granicą. Według informacji policji narkotyki od dziada kupował sam Nikoś, dystrybuując je na Pomorzu, a także Kazimierz Hedberg, pseudonim Kartofel, znany hochsztapler z lat 80., który prowadził rozległe interesy w Szwecji i to tam zresztą upłynniał towar. Liczono, że fabryka dawała zarobek rzędu $20 000 dziennie. Od momentu powrotu do Polski Wiesław Niewiadomski pałał nienawiścią do gangsterów utożsamianych z mafią pruszkowską. W szczególności największym zagrożeniem dla niego miał być Leszek D., pseudonim Wańka, oraz Andrzej Kolikowski, pseudonim Pershing. Gdy od 1993 roku nastąpiła eskalacja wojny na linii Gang Ząbkowsko-Praski, a mafia pruszkowska, Wiesław działał dosyć agresywnie i pewnie, i to wtedy przylgnęła do niego ksywka wariat. Zamieszany był w wiele zamachów na życie konkurencji i to generalnie on pierwszy był motorem napędowym w tej wojnie. Raz próbował porwać Leszka D., pseudonim Wańka, spod hotelu Warszawa. Później uprowadził Kajtka, za którego uzyskał wspomnianą fabrykę narkotyków. Pierwszym wydarzeniem, którym uznano za krwawą wojnę pomiędzy wariatem a mafią pruszkowską, był wybuch bomby w multipubie na ulicy Meksykańskiej w Saskiej Kępie w marcu 1994 roku. Ofiarą miał być Pershing i członkowie jego grupy. Informacje o spotkaniu w tym miejscu miał ponoć przekazać wariatowi sam Wojciech Kiełbiński, pseudonim Kiełbasa, dawny współpracownik mafii pruszkowskiej, a w późniejszym czasie współpracownik wariata. Wybuch zdemolował wnętrze lokalu, ale nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Tydzień później, wskutek strzelaniny pod domem Pershinga w Ożarowie, ranny został Andrzej F., pseudonim Florek, ochroniarz Pershinga, który był do niego łudząco podobny. Zamachowcami mieli być wariat oraz Orwat, gangster z Gdańska, wydelegowany do wojny przez samego Nikosia, który wspierał Niewiadomskiego w tej wojnie. W lipcu 1994 roku pod hotelem Polonia wariat ze swoimi ludźmi miał otworzyć ogień z karabinów maszynowych do Zygmunta R., pseudonim Kaban, oraz Ryszarda Pawlika, pseudonim Krzyś. Nikt wówczas nie został ranny. W styczniu 1995 roku na ulicy Ostrobramskiej 78 wybuchła bomba podłożona pod drzwiami jednego z mieszkań w tym blokowisku. Mieszkał tam Zygmunt R., pseudonim Kaban. Siła wybuchu uszkodziła 3 piętra, 8 mieszkań, windę oraz 2 klatki schodowe, fasadę budynku i okna. Cudem nic się nie stało pruszkowskiemu gangsterowi, który był w tym czasie w domu. W międzyczasie wariat miał brać udział w zamachu na życie Jarosława Sokołowskiego, pseudonim Masa, w styczniu 1996 roku. Na ulicy Kopernika w Pruszkowie nastąpił wybuch bomby w samochodzie Pułapce. Wszyscy wyszli z tego cali. W 1996 roku miał miejsce zamach również na Andrzeja Z., pseudonim Słowik. Gdy z ówczesną żoną, Moniką, opuszczał samochód, nastąpiła eksplozja bomby zakopanej tuż przy wejściu do klatki mieszkaniowej, w której mieszkał Słowik. Tego samego roku konkurencja nie odpuściła i planowała zemstę na wariacie. 18 grudnia 1996 roku, gdy wariat jechał do swojego domu w miejscowości Zakręt, drogę zablokował mu pojazd stojący na środku jezdni, a po obu stronach zamachowcy rozpoczęli ostrzał do pojazdu Chevrolet Tahoe, którym się poruszał. Życie wówczas uratował mu Apoloniusz Dąbrowski, pseudonim Poldek, jego prywatny ochroniarz. Zajechał on drogę i umożliwił wejście do pojazdu wariatowi. W styczniu 1997 roku w bagażniku samochodu na Pradze odnaleziono zwłoki Poldka, który zginął od strzału w głowę. To morderstwo otworzyło mafii pruszkowskiej łatwiejszą likwidację wariata. 6 lutego 1998 roku pod sklepem z delikatesami na ulicy Połowieckiej na Pradze Południe zamachowcy dopadli wariata. Gdy wsiadał do swojego samochodu marki Pontiac Transport, zabójcy oddali do niego serię strzałów z broni automatycznej. Legendarny gangster zmarł na miejscu. Na miejscu zdarzenia pojawił się jego brat Henryk, który opłakiwał brata. Policja obserwowała pogrzeb wariata. na którym trumnę z jego ciałem niósł jego brat Henryk oraz bliscy mu współpracownicy. W ten sposób zakończył życie legendarny wariat, który za cel priorytetowy postawił sobie wojnę z konkurencją. W jego samochodzie odnaleziono notes, w którym zanotowane były nazwiska osób ze świecznika, od polityków po znanych biznesmenów. Pokazuje to skalę, jak ważną personą w świecie przestępczym był Wiesław Niewiadomski, znany jako dziad lub wariat.